Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na zupełnie nową serię z gry Twierdza Krzyżowiec 2. Generalnie już dawno zapowiadałem, że coś na pewno z Twierdzy Krzyżowiec 2 się pojawi na naszym kanale i oto, no jest. A zainspirował mnie do tego pewien komentarz, który gdzieś zobaczyłem pod pewnym filmikiem, tak więc osoba, która ostatnio pisała, że miała być Twierdza Krzyżowiec, a jej nie było, to wiedz, że to przez ciebie. W każdym razie dzisiaj lukniemy sobie, na razie tak... Ogólnie, co tutaj ciekawego się pozmieniało? Czy w ogóle ta gra ma miano... ma prawo nosić miano Twierdzy Krzyżowiec 2? No tak, na dzień dobry, no na pewno jest pustynia. Widzieliśmy kolesia, który... niby był Arabem, ale tak naprawdę miał dready i troszkę mnie to zastanawia, co tu robił Bob Marley na pustyni. Ale no nieważne, no taką mieli wizję twórcy. W każdym razie dzisiaj rozpoczniemy sobie coś, co ja tutaj jest nazwane kampanie szkoleniowe. Nie rzucam się od razu na szlak potyczek, ponieważ nie za wiele wiem o tej grze. Przeszedłem sobie póki co jedną potyczkę, udało mi się zwyciężyć, prawda, ale tylko dlatego, że oczywiście te szanse tak sobie ułożyłem, żebym ja miał faktycznie szansę wygrać. Ale na sam początek ja bym zarzucił sobie taką kampanią szkoleniową, czyli no to nie jest kampania jako taka, bo niewiele tutaj jest, też pewnie wiele się nie dzieje, a raczej będziemy na dzień dobry póki co tylko sobie pewnie budować, zmieść tam stąd grzybków, halucynogenne i takie tam sprawy, jak to na pustyni fajnie bywa. No więc tym pewnie będziemy się zajmować w przygotowaniach. Później wydaje mi się, że pierwsza krew to może być coś, gdzie właściwie już będzie jakaś walka, a na Saladynie już będzie na pewno przyzwoicie. No więc rozpocznijmy sobie od przygotowań, zobaczymy jak wyglądają te budynki i jak to wszystko tam działa. Z tego co grałem widziałem, że... No ale dobra, to zaraz będę mówił. Dlaczego w ogóle tak późno ta twierdza się pojawiła? Bo ja się bałem jej kupić, słuchajcie, ja się troszkę obawiałem, ponieważ na fanpage'u Twierdzy Krzyżowiec 2, tego studia, które jest odpowiedzialne, Firefly Studios z Wielkiej Brytanii, wiele razy widziałem, że była krytyka, że wysypuje się, że ogromne spadki FPS-ów, że co to w ogóle ma być, potem przeczytałem recenzję w CD Action, że w sumie wyszedł krap z która wygląda jak z 1999. No i w sumie coś w tym jest, bo samo to intro nie wyglądało perfekcyjnie, ale to nie znaczy, że gra nie może być taka trochę w stylu retro, takie retro 3D, ale grunt, żeby się przyjemnie grało. Sprawdzimy, czy faktycznie da się w to przyjemnie zagrać. Po długim rejsie twoja stopa jako pierwsza stanie na tym dziwnym i nowym lądzie. Za pomocą oddziału desantowego przygotuj teren na przybycie głównych sił, oczyszczając okolice z ruin starej wioski rybackiej i zbierając zapasy. No, może ja tak jeszcze szybciutko powiem, bo ja dużo gadam zawsze w pierwszych odcinkach, ale potem to źle wychodzi. W każdym razie, to jest Twierdza Krzyżowiec. Nie oczekujmy tutaj skomplikowanej linii fabularnej, tak jak to na przykład było w Twierdzy 2, gdzie ta fabuła mi osobiście bardzo przypadła do gustu. Tutaj raczej tego nie uświadczymy. No i zauważcie, że teraz gada pani, nie pan, przynajmniej tę misję wprowadza. No zobaczymy jak będzie dalej, czy też będzie, no się jako lektor też jest inny ktoś. Nie ma niestety tego naszego ulubieńca z jedynki dwójki i z jedynki krzyżowca, no tutaj już jest jakiś inny pan, no ale też przyjemnie gada mi się wydaje. Dobra, naszym celem jest zebrać 100 jabłuszek, zniszczone budynki, ruiny i zbierz drewno. No dobra, no sprawdzimy o co chodzi tutaj. O, graficzka bardzo... O, no fajne. To mi się podoba. To fajne, tak. Co prawda to... To rzeczywiście dziwny teren, panie. Z pewnością tak? Nie przypomina zielonych wzgórz z rodzinnych stron. Wow, ale fajny jest ten stateczek, panowie. No tu stateczek pięknie wyszedł. Naprawdę. Dobra, co my tu mamy? Tutaj mamy zwycięstwa, widzę te kółka, które już w Twierdzy 3 się pojawiły. Nie miałem okazji specjalnie zagrać, ale no coś tam słyszałem. Panie, tu mamy. Musimy zrobić w oazie miejsce na sady jabłoniowe, wycinając część drzew rękami naszych drwali. Okej, tak też zróbmy. Tak więc podział, widzicie, jest klasyczny, mi się wydaje, budynki przemysłowe, produkujące żywność, miejskie, wojskowe, bla, bla, bla. Się drwale. Zawsze będą ścinać drzewa, do których mają najbliżej. Tak, skoro tutaj mamy najbliżej, no to też tutaj zróbmy, tylko żeby nie ustawiać drwali niepotrzebnie na oazie, no bo najzwyczajniej w świecie
oni będą zajmować miejsca, a oaza, czyli te tereny roślinne, jak to w Krzyżówcu zawsze bywało, panie, są bardzo, odkryliśmy skład surowców. Cenne. Dobra, weźmy jakimiś jednostkami, idźmy potem w skład surowców. Czy ja już to dostałem, czy jeszcze nie? Jeszcze chyba nie. Mój panie, musimy uprzątnąć ruiny. Wziąłem. Wybierz te bezczynne wojska i kliknij prawym przyciskiem myszy ruiny, które mają zostać uprzątnięte. Aha, i oni będą teraz mi to sprzątać w pewien sposób. A, niszczyć. Okej, okay. Zobaczcie, tu jest w ogóle fajne, nie podchodzi rycerz czy tam jakiś inny kmieć-śmieć i nie nawala swoimi tam wichajstrem, tylko w fajny sposób wyciągają kill-off. A no to już nieistotne to jest, skąd on ten kill-off bierze, bo i w Simsach jedynce pojawiała się fajerwerka z dupy też, tak więc tutaj jestem jak najbardziej w stanie zrozumieć, skąd ten kill-off się podział w jego rękach. No więc cóż, to jestem w stanie znieść i zrozumieć. Okej, tu nasz jest skład zapasów, niestety jest on dosyć daleko od moich drwali, ale jest on już położony przez kogoś, nie będziemy go usuwać, niech sobie będzie. Tam mamy żywność, możemy iść po tą żywność, bo tu jest nasz spichlerz, w którym już się kończą zapasy jedzenia. Dobra, ale skoro już mamy... Uważam, że będziemy tu przez jakiś czas bezpieczni, panie. No, super. Dobra, więc skoro już mamy troszkę miejsca, nasi dzielni drwale oczyścili nam tutaj troszkę tej oazy, to możemy już zacząć budować sady jabłoni, które tutaj w dwójce są bardzo małe, moim zdaniem. Słuchajcie, w Krzyżowcu one zajmowały, o kurde, no 4x4 kratki. Tutaj zajmują co prawda 2x3, ale tu jest inna powierzchnia, tu troszkę inaczej to wygląda. I no, zajmują naprawdę niewiele, moim zdaniem, miejsca. No, panie, ale... Nasi zwiadowcy odkryli na pustyni trochę surowców. Wyślijmy zatem żołnierzy, by wydobyć te zapasy. Okej, okay, ale gdzie są? Gdzie? Tu? Nie. A no tu też będzie skład zapasów. Dobra, zaraz wyślemy kilku majstrów. Dobra, tego majstra wyślemy. Fajna ta sprawa, że są poukrywane zapasy. Okej, okay, dobra. I co mi się nie podoba? Co mi się nie podoba w tej twierdzy? No to mi się nie podoba system tych budynków, że im bliżej naszej głównej baszty, sztabu naszego... Chłopi donoszą, że wieją diabelskie wiatry, które niszczą wszystko w zasięgu wzroku. Diabelskie wiatry. Czyli burza piaskowa. Gdzie te diabelskie wiatry są? Oj, tu są diabelskie wiatry. Faktycznie mogą nam coś zniszczyć. Panie, odkryliśmy tajny skład żywności. O, pieruna. Dobra, idź dalej. No dobra, i co mi się... Diabelskie wiatry wieją. No widzę, już właśnie poszło się za przeproszeniem. Odkryliśmy skład surowców. Panie, odkryliśmy tajny skład żywności. Panie! Mam to gdzieś. Dobra, słuchajcie, co mi się nie podoba w tej twierdzy krzyżowej, co zdążyłem zauważyć, że mi się absolutnie nie podoba, no to nie podoba mi się rzecz... O, tu są jeszcze dwa. Dobra, dajcie mi jeszcze jednego. Dobra. Nie podoba mi się rzecz, że, albowiem, gdyż, ponieważ, bo, możemy tutaj te domy budować blisko siedziby, wtedy panie, na przykład jest dom... Odkryliśmy... On mi znowu przerywa! Cicho bądź! Panujący tu upał jest nie do zniesienia. Niemal przyprawia mnie o tęsknotę za szarym, pochmurnym niebem z naszych rodzinnych stron. Panie, każdy... odkryliśmy skład surowców. Daj mi spokój. W każdym razie, im bliżej siedziby, tym więcej chłopów w danym domku jest i tym więcej ten domek kosztuje. To chciałem powiedzieć, dziękuję, już teraz możesz mi tu paniować. Już się nie odzywam, no. Dobra, bo widzę, że nie mogę. No właśnie, dobra, chyba no nie dobra, bo nie mogę. Dobra, zbudujmy tych drwali trochę więcej, chociaż nie, no bo ci drwale no robią, ale kurde, potem nie będzie... Nie będzie miejsca... O, tam się jeszcze dało. Nie będzie miejsca na te... sady jabłoni, nie składy jabłoni. No, ale wiecie cześć, co. Dobra, rozwalmy te ruiny, bo to nie jest jakoś skomplikowane. Tak? Czemu nie wziąłeś? Rozkazy. No, więc rozwalmy te ruiny, bo to świetnie. Już będziemy mieli jedno kółko zapełnione. Drewno już też mamy i teraz tylko jabłuszka. W sumie zapasy możemy im tutaj zabronić jeść. Mając 43 sera, to absolutnie aktualnie wystarczy. I w tym czasie, kiedy będą tu jabłuszka donoszone, możemy przyjrzeć się, jak w sumie oni pracują. No powiem, że nie wiem, czy jabłuszka w 2D mi się bardziej nie podoba. Generalnie w ogóle cała twierdza w 2D mi się bardziej podoba. No ale ta... No nie jest aż taka odrażająca i odpychająca. Bardzo, ale to bardzo fajnie buduje się mury, naprawdę polecam. Naprawdę przyjemnie się wznosi mury. Nie jest to już takie upierdliwe, jak mamy to było w dwójce. Drewna, panie. Widzę. No dobrze.
Teraz niszczymy budynki. Cześć, ale jeszcze tych budynków więcej jest do zniszczenia, tylko gdzie one są? A, tu są jeszcze. Dobra. Rozwalcie te budynki i już będziemy mieli complete first Mamy mission. Mamy pod dostatkiem jabłek, panie. Dobra, no i super, no to teraz zniszczmy te budynki, jeszcze 4 zostały, nie wiem które to dokładnie, ale gdzieś się odnajdziemy. No więc jest to taka pierwsza misja, a w ogóle mamy tutaj kilka rekruta. Kilka rąk do pomocy pozwoliłoby nam wykonać tę pracę dużo szybciej. Szkoda, że straciliśmy tak wielu ludzi podczas zarazy, która nawiedziła nas w drodze. No, w każdym razie mamy tutaj rekruta, jest to taka podstawowa jednostka, on jest w sumie gdzieś tam do wykrywania jakichś pułapek, coś takiego, ewentualnie chyba może podpalić budynki naszych wrogów, ale nie jest to jednostka, która mogłaby pokonać lorda, no nie ma szans, chyba że jakieś tam olbrzymie ilości, to wtedy tak, no, możemy sobie przejrzeć podstawowy skład. Co? Pamiętajcie, nie bawcie się trąbą słonia, najwyżej swoimi trąbami. Dobra. Tak więc pierwsza misja jak gdyby jest tutaj za nami. Nie wiem dlaczego, co w ogóle tu ma wspólnego te konstelacje, no ale... Kowale i łuki. Każdego dnia przybywają kolejne wojska i na plaży zaczyna się robić tłoczno. Należy więc założyć główną bazę. Zwiadowcy donoszą, że w głębi wyspy jest odpowiednie miejsce, bogate w złoża żelaza potrzebne do wyrobu broni i niezamieszkałe, jeśli nie liczyć kilku niebezpiecznych zwierząt. No okej, okay. No czyli standard, najpierw zbierz surowce, potem zrób parę tych jednostek, a teraz będziemy atakować zwierzęta. Jeszcze nie ludzi, ale później oczywiście zwierzęta. Możemy sobie podpowiedzi zobaczyć, no ale kto będzie brał podpowiedzi, przecież to ujma na homorze. No. Ciekawe, jakie zwierzęta zamieszkują tę egzotyczną krainę. Ciekawe, naprawdę śpiesznie mówi. Generalnie jest taki przegląd mapy jak w Wormsach. Tak mi się to skojarzyło. Zbuduj skład, panie. O, i mamy... Czekajcie, ja chcę... chcę wam pokazać te jednostki. Zaraz wam pokażę. Zrobię pauzę i chwilę sobie porozprawiam na ten temat. Dobra, słuchajcie. Skład. Dobra, chyba skład najlepszym wyjściem będzie, jak skład będzie dosyć blisko tutaj. To są akacje czy jakieś inne drzewa, które też Zbuduj możemy... Zbuduj spichlerz, panie. A mogę wam pokazać w końcu? Nie mogę. Dobra, no to spichlerz, tu jest najbliższa osada, oaza, też więc spichlerz zrobimy tutaj, nie musimy się obawiać jakichś specjalnych wrogów, więc... Knecht, dobra, pauza, bo ja wam chcę opowiedzieć, jest to knecht, dzień dobry bardzo, o knechcie możemy sobie poczytać, to jeden z pierwszych rodzajów wojsk, do którego będziesz mieć dostęp, do tego dość tani, knechci mają na wyposażenie ograniczone zapas oszczepów i krótkie miecze do walki w zwarciu, nie mają zbroi, przez co ruszają się szybciej niż... większość innych wojsk. Czyli jest to taki włócznik, który potrafi tą swoją tą włócznią rzucać. Włócznia to nie jest, bo to się nazywa oszczep, no ale wiemy o co chodzi. Dobra, lecimy dalej, pauzę wyłączamy i teraz już się zabieramy na poważnie za budowę zamku. Dobra, oczywiście na dzień dobry, standardowo to zawsze tak wygląda, że budujemy chatę drwali. Potem budujemy oczywiście coś, co przysporzy nam troszkę jedzonka i następnie oczekujemy. Co jest fajne, że możemy tutaj kupować... Drzewami są złoża żelaza. Powinniśmy wybudować tam kopalnię. Gdzie? Ej, bo ja nie widziałem tej... Poczekajcie. Tu daleko. Kurde, trochę daleko. Trochę daleko, ale wybudujemy tam kopalnię. Oczywiście wybudujemy tam kopalnię. A co mamy? Miecze i to, no oczywiście będą nam potrzebne. Musimy pamiętać, rudę. Że nasi robotnicy będą również potrzebować żywności, mój panie. No shit, Sherlock. Powiedz mi coś, o czym ja jeszcze nie wiem. No, więc teraz cóż, możemy zauważyć, że mamy troszkę kamienia i możemy sobie kupić koszary i zbrojownik. Generalnie dali nam Spójrz, tyle tego... panie, lwy! Jak Gdzie? Najszybciej powinniśmy wybudować koszary i zwerbować chłopów, no którzy będą z nimi walczyć. Tym razem nie walczymy z wilkami, tylko z lwami. Dobra, no więc cóż, tu możemy sobie zrobić zbrojownię. Nie musimy chyba jakoś specjalnie się tutaj interesować miejscem, bo miejsca po pierwsze dużo, po drugie wrogów nie ma poza zwierzętami, więc w dowolnym miejscu póki co rekrutów możemy wyszkolić. Nowe raczej zadanie? Nie polecam. Tak jest, panie. I pewnie tylko rekrutów będziemy mogli wyszkolić, no trudno. To zróbmy Brakuje chociaż tych rekrutów, czterech. Panie. Cześć, I szefie. Co jest nowego? Krzyżowcu, chłopi tutaj zamieniali się w jednostki, które zrekrutowaliśmy w koszarach. Tutaj wychodzą z koszar. Nie wiem, czy to dobre, Drogi czy złe. Chłopcy, no jest inne, tak? Baczność. No, ciężko mi się w sumie określić, czy mi się to podoba, czy nie. Jest inne.
O, i zobaczcie, tu mamy ten system. Zobaczcie, dom kosztuje 65 na 8 chłopa. Przejdziemy kawałek dalej. 50 na 6, 35 na 4, no i kompletna jakiś szałas na 2 za 20. I tak dużo. W ogóle wszystko tutaj w tej twierdzy kosztuje bardzo dużo. 10 kosztuje chata Drwala prawie 3 razy więcej niż w Krzyżowcu jedynce. Nie osobiście mnie się nie podoba to, że to wszystko jest tak cholernie drogie. No bo ja się przyzwyczaiłem do małych liczb, do liczb typu 3, 5, 15 i naprawdę nie jest potrzebne, żeby to kosztowało 30, co tylko przeraża, a w sumie odniesienia do rzeczywistości jakoś specjalnie też nie ma. No dobra, to czekamy, dorobimy trochę Drwala, niech ten Drwal już tutaj trochę przyspieszy tą produkcję. Ja się to wydobycie drewna, nie, pozyskiwanie drewna, bo nie można powiedzieć wydobycie drewna, nie można powiedzieć produkcję drewna, produkcję desek, bo deski można wyprodukować, ale drewna nie wyprodukujesz. No i trochę dzikie, że nie ma animacji, tak? Bo zobaczcie. A nie, jest animacja, już chciałem to zgnoić, a jest animacja, tylko taka trochę niewyraźna. No więc ten, tak to wygląda, sprawdźmy na popularność, generalnie popularność jest taka troszkę dziwna moim zdaniem. Podatku możemy na razie nie brać. O, już jest 5, ale nie wiem, czy da się zrobić na przykład 100. 5 i starczy i nie ma żadnego problemu. Zapasy to jest dosyć leżu się powiększają. Ciekawe, panie. Trochę inaczej niż byłem to do tej pory przyzwyczajony, ale nie mówię, że źle. Dobra, czyli co musimy tu zrobić? Łuki i miecze. Dobra, niestety możemy sprzedawać, nie możemy sprzedawać tego, ale możemy sprzedawać na przykład, nic nie możemy sprzedawać, no więc te podatki będą tu jednak niezbędne, no bo skądś musimy mieć pieniądze na to, żeby tutaj warsztat łuczarza na przykład zrobić, bo budynki, które produkują nam broń, no niestety są płatne, jeżeli nie tylko w drewnie, a także w złocie. No się płatne. No też głupio powiedziałem, ale wiecie o co chodzi. Potrzebujemy złota, żeby takie zbudować. Tak samo było w jedynce Krzyżowcu i tak samo jest też tutaj. Więc nic to nowego nie jest. Możemy tutaj trochę poszarżować się z tą żywnością. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Bo będziemy mogli dzięki powinniśmy temu... Powinniśmy wybudować chałupy, które dadzą schronienie robotnikom i pozwolą powiększać się naszej populacji. Jaki to jest so pedalski głos. Naprawdę to jest tak pedalskie. Panie, powinniśmy zbudować hacyntę. Powinniśmy wybudować chałupy, które dadzą schronienie robotnikom. No wiem, majster, ale zauważ, że ja mam tylko 40 drewna, a za, no, teraz możemy budować za 6 chociażby, tylko trzeba się odpowiednio oddalić przy koszarach. Miejscuwa idealna, widok na morze. Daleko jest gdzieś morze, ale no znalazłbym. Jakbyś popatrzał, to by znalazł. No dobra, czy można przyspieszać czas? Można, ale nigdzie się to nie pojawia. A jest, szybkość, szybka, normalna. Teraz tak zrobili. A, i teraz na przykład mamy bardzo szybką. No, wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na bardzo szybką aktualnie. Zapasy w bo niewiele się tu ciekawego dzieje. Panie. Zróbmy trochę tego jeszcze. Mamy już hajsy, możemy teraz zrobić zbrojownię. Zbrojownia blisko, moim zdaniem, im bliżej składu, tym lepiej, bo łuczarz, taki jegomość, stary dziad, musi i tak iść po drewno do składu, więc zobaczcie, on se pójdzie tu, pójdzie do składu, pójdzie tu i od razu do zbrojowni idealnie. Im bliżej, tym lepiej. Nie ma co się specjalnie tutaj rozdrabniać na drobniejsze. Dobra, zróbmy tą nie możemy serowarni. Ale mućki są! Mają imiona? Nie mają. Nadal nie widać śladów. Mają! Jest Daisy, jest mućka. Zaczynam czuć się nieswojo. A na co ci cywilizacja? Nie jest ci miło, sympatycznie, cholera, widoki na morze, naprawdę, ja nie wiem, co ty chcesz tam. Do szczęścia mi nic więcej nie jest potrzebne. I oczywiście tutaj woły są odpowiedzialne za transport żelaza, rudy żelaza do naszego magazynu. Panie, więc gdy kopalnie żelaza zaczną wydobycie, no, w ich pobliżu potrzebne nam będą postoje wołów do transportu żelaza. Okej. Okay. Zapasy w spichlerzu się powiększają, ja bym tutaj podatki dał. Ujar! Aż tyle. To bym musiał trochę więcej skarb tu żarełka jest dać. Teraz bardzo spokojnie, panie. Ale nie wiem, gdzie to się daje więcej żarełka. Mój panie, te ziemie nawiedzają plagi latających potworów, przesłaniających nawet niebo. Widzę. Nie widzę nieba, ale... Nie ma... Tu nie ma nieba! Gdzie? Przez kogo? Kurde. Lek ci na rozkaz. Dobra, dam sobie radę. Okej, słuchajcie, ja zwolnię do normalnej. Ja bym chciał ogarnąć, gdzie tu się daje większe racje. Czy ja w ogóle mogę to zrobić, bo widzę, że chyba nie. Chyba nie mogę tego zrobić. Aktualnie. A nie, mogę tu, okej, dobra, to już mamy podwójne racje. Zjadane dziennie, dzienne składowanie, rodzaje, plus 4. Teraz bym mógł większe podatki, minus 10, minus 22.
że bardzo hajsy będą płynąć. Byle żarcie teraz tylko nie zabrakło, bo jak zabraknie, ale jak zabraknie, to się szybko dowiemy, bo zaraz będą krzyczeć: nie podoba mi się dużo. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Dobra. A, to teraz to jest willa, zobaczcie. To jest prawdziwa willa, dywan na... Teraz, gdy mamy już żelazo, powinniśmy jak najszybciej uruchomić tak, produkcję no, broni, panie. Zobaczcie, dywan na dachu. To jest szczyt burżuństwa. Tak jak w Rosji dywan na ścianie to jest po prostu tylko szefowie mafii mają coś takiego, tak tutaj tylko największe szychy, największe szejki mają dywan na dachu. Rozwieszone jak prześcieradło, prawda? Ale mają. I to czerwony. Czerwony we wzorki tureckie. O kurde. To jest lewica, to nie jest lewica. Nala. O, paf, kurde, rozpoznają. Nala? Nala to była? Rozkazy? Trzymać szyk. O, trzymać szyk też, szyk. Puch. No, a. Mój panie. Tam zniknęli, tu się pojawili, co głupie, ale dobra. Tak wymyślili, tak jest. Nie można narzekać. Czemu mnie nie stać? Nie ma hajsu. Dobra, nie ma hajsu, ale podatki i tak mam spore. Jak grałem u siebie, to tych takich podatków właśnie miałem. No, Szera nie ma. Ja zaraz sera dorobimy. Serowarnie. Okej. Okay. Przyspieszmy na maksa. Zwarci i gotowi. No dlaczego atakujecie? Żaden problem. A ci knechci jeszcze żyją. Gotuj broń. Na lwią skałę się nie wybierajmy. Na lwią skałę. Nie. Dobra, tu już mamy odpowiednią ilość łuków. Bomba. Mamy za mało żelaza. Czy tutaj żelazo zalega? Nie wiem, gdzie ono jest składowane. Obstawiam, że będzie gdzieś tu. Więc chyba nie zalega. Więc chyba mogę sobie pozwolić i się szarpnąć na kolejny na kolejne wydobycie. Tak jest. No już tu podchodzą. Zostawcie moje krowy w spokoju. Nie oddam. Dobra, teraz załączyła się muzyczka, której prawda nikt z nas nie zna. Nie dziwię się wam, bo ja jej też nie znam. Tak więc najprawdopodobniej jest to nowa muzyczka. Tak, drogą dedukcji. Tutaj przyjrzyjmy się interfejsowi, który właśnie tutaj mi oświadcza, że jestem niekochany, nielubiany. Oj, to chciałem. Mamy już niezbędną broń, panie. Świetna robota. Oj, gejciu! Taki pedalski głosik. Świetna robota! Brawo, Sztyksu. A, tak świetnie. Okej, okay. Przyjrzyjmy się interfejsowi, mamy tutaj dzień, nie wiem po co mi ten dzień. Gotowi. Nie, zostawcie ich! Gdzie jest utrzymaj pozycję? Zatrzymaj wybrane. A jaki mamy tutaj? Straże gotowe, panie. Tak, pilnować. Kurde, znowu są tak pasywni, że ci ich zeżrą, a ci nic. O kurde, lew mnie gryzie, ojej. Rekrutów, panie. Panie. No zaraz to zabraknie mi życia. Dobra. To prawdziwa rzeź! Cześć! Kurde! Ale prawdziwa produkcja! Dobra. Chłopu mi się skończyły. No bo oni nic nie potrafią zrobić! No po co go atakujecie? Bym nie atakował was! Zostawcie tego dwa! Nie za wcześnie na to! Ojoj. Brakuje chłopów, panie! No shit, Sherlock! Zwycięstwo! Dobra! Udało się drugą misję. Gotowe. Ready, steady, shady. Fajnie, czyli to teraz byśmy mieli ostatnie przygotowania. W następnym odcinku przejdziemy sobie parę misji z kampanii szkoleniowej Lwie Serce, a później, bo już tutaj przygotowanie trzeciej misji nie będziemy robić, LEGO Lwisko 2, chociaż moglibyśmy zrobić, to zrobimy sobie tą i potem zrobimy sobie Lwie Serce jedną misję, albo nawet dwie, jedną albo dwie. A później już zaczniemy sobie potyczki, więc jeszcze dwa odcinki albo trzy z takiej kampanii szkoleniowej, a później rozpoczniemy już tak na maksa, na hardo, rozpoczniemy już sobie potyczki i zobaczymy, jak nam pójdzie w tych potyczkach, jakąś tam mapkę sobie wybierzemy, coś rozegramy, pewnie na trzy odcinki jakoś tak mniej więcej to wyjdzie. Póki co bardzo serdecznie wam dziękuję, piszcie, komentujcie, co, jak wam się to podoba, czy jakieś tam macie własne odczucia odnośnie mojego komentarza, odnośnie gry. Bardzo bym prosił oczywiście o jakiś feedback, czyli odzew, no bo to wtedy wiem, że ktoś to obejrzał i jakieś tam przemyślenia w jego czaszce się zalęgły. Bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia, cześć! Ej! Jesteś tam jeszcze? Jeżeli udało ci się dotrwać do końca tego filmiku, zastanów się, czy może by go tak nie zalajkować. Skomentować.
a może by tak dołączyć do naszego zespołu. W każdym bądź razie zastanów się nad tym przez te 3 sekundy swojego cennego czasu. I tak nikt nie dotrwa do tego momentu.